Zdrowych, pogodnych świąt życzę. Święta byłyby jeszcze lepsze, gdyby było taniej. To są chyba najdroższe święta wielkanocne. Wszystko jest drogie, także na pewno będą droższe. Nie trzeba szaleć, kupować z rozmysłem. Się rozkręca. Klienci narzekają na ceny, ale na święta zakupy zrobić trzeba. Warzywa, owoce, tak, to tak nie tak drastycznie w danym momencie, ale spożywcze rzeczy to co jedziemy, jak braknie na przykład, no to... I te różnice cenowe widać z tygodnia bardzo, na tydzień? Bardzo, bardzo, bardzo widać. Niektórzy mają pretensje do przedsiębiorców. Premier wyjdzie i powie, że jest lepiej, taniej, a skupia się na nas. Jednak są też osoby, które rozumieją, że to nie sprzedający są odpowiedzialni za wysokie ceny. Na targowisku można znaleźć wspólny język. Przecież to nie pan jest winien, że są takie ceny, tylko pan premier i dziesiątki wicepremierów. Obecnie ceny inne być nie mogą. Prawie 20% inflacji. No, co prawda im się mówi, że się zmniejszyła i połowę mądrego społeczeństwa uważa, że ceny spadną przez to. A pan nie uważa tak? No wie pan co, ja jestem ekonomistą. Jak jest 15%, wzrosną 15%. Dlatego teraz ludzie po prostu zamiast 20 jajek kupują 10. Dotyczy to też innych produktów. Mniej kupują, bo a mam wziąć dwa, nie. Jeden proszę mi dać, na przykład wiązankę tulipanów albo coś takiego, to ograniczają się jedna, bo coś po prostu kupią, a za chwilę nie to odłożę. Pozostaje tylko życzyć smacznego jajeczka życzę. I liczyć na to, że w przyszłym roku koszyk wielkanocny i zakupowy będą jednak tańsze niż w te święta.